Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na kolejną analizę pary bitcoin do złotówki. Dzisiaj jest wtorek 26 lutego 2019 roku. Analizę tradycyjnie kontynuować będziemy na interwale godzinowym. Widać na nim przede wszystkim test poziomu oporu na 14727. Cena lekko ten poziom oporu naruszyła. Zrobiliśmy lokalny mały szczyt na 14775. No i po wybiciu tutaj tego poziomu oporu nastąpiła natychmiastowa reakcja z strony podażowej, czyli niedźwiedzie zepchnęły cenę z powrotem w kierunku właśnie tutaj tej wąskiej konsolidacji między poziomami 14355, a właśnie 14615. No i w tym momencie znajdujemy się właśnie w środku tej konsolidacji. Jak już wspominałem wcześniej, ten spadek tutaj bardzo gwałtowny z poziomu właśnie 15886 jest prawdopodobnie tylko pierwszą falą korekty jak wiemy, korekty składają się z trzech fal, więc najprawdopodobniej będzie jeszcze co najmniej jedna fala spadkowa korekty. Dla niej mamy poziomy wsparcia obecne na 14244, czyli to będzie pierwszy poziom który będzie musiał zostać zostać wytestowany przez niedźwiedzie, oczywiście on się pokrywa z poziomem 50% zniesienia fibonaczego następnie mamy 14145 czyli po tych szczytach wyznaczony poziom wsparcia no i mamy 61% zniesienia fibonaczego na 13833 i ostatnim poziomem oporu, nie, przepraszam wsparcia jest poziom czy na to jest poziom, który stanowi dolne ograniczenie formacji, tutaj niegdysiejszej dzisiejszej flagi, a to jest w zasadzie konsolidacja, oczywiście horyzontalna, taka dosyć długotrwała. Tak więc, skoro mamy wy, wytestowany poziom oporu, prawda? I teraz cena spadła z powrotem w, w granicach, właśnie konsolidacji takiej lokalnej, no to. Powinniśmy oczekiwać, że będziemy mieli wkrótce tutaj ponowne testowanie tego pierwszego poziomu wsparcia, czyli 14224. To będzie najważniejszy poziom na dzisiaj, może nawet i na jutro. Zobaczymy, jak to się rozłoży na rynku. I czasowo przynajmniej i które, która ze stron tutaj będzie wskazywała swoją dominację na tym, na tym poziomie. Oczywiście bykom będzie zależeć na to, na tym, żeby ten poziom oczywiście obronić, żeby wypchać cenę z powrotem, z powrotem w górę. No niedźwiedziom będzie zależało na tym, żeby ten poziom jak najszybciej wybić dołem i jeszcze najlepiej, żeby jednym ruchem wybić oczywiście 14144. Wtedy będzie dla niedźwiedzi pełnia pełnia szczęścia i oczywiście następnym celem dla nich będzie wspomniany już przeze mnie 61% zniesienia Fibonacciego, także tą strefę tutaj pomiędzy 50% zniesienia a, a wsparciem poziomem wsparcia technicznego należy bacznie obserwować na, yy, w najbliższym czasie, gdyż właśnie tutaj rozegra się dosyć interesująca moim zdaniem yy, bitwa o to, kto będzie miał dominację na rynku Bitcoina. Na wyższych interwałach czasowych nadal obowiązuje trend spadkowy. Wzrosty zaczęły się yy, bardzo optymistycznie, mamy pięć fal wzrostowych, natomiast zobaczymy jaka będzie w tym momencie na nie reakcja niedźwiedzi. No, pierwsza reakcja była dosyć gwałtowna i bardzo, e, bardzo dużo zniosła jeżeli chodzi o ostatni ruch wzrostowy, bo aż 50% zobaczymy czy ta tendencja się utrzyma i czy będą kolejne tak drastyczne ruchy spadkowe na, na, e, na parze Bitcoin do złotówki. Także do obserwacji te, dwie, te dwa poziomy i zobaczymy w jaki sposób zostaną one przez rynek rozegrane. Z mojej strony to już wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie tej analizy. Zapraszam na kolejne. Do zobaczenia.